Hej czołem, słuchajcie, dzisiaj o konflikcie w Izraelu, a konkretnie o tym, że Izrael eksterminuje Palestyńczyków i niszczy pomoc humanitarną, która jest skierowana właśnie w kierunku Strefy Gazy, w kierunku Palestyńczyków, w kierunku cywili, w kierunku dzieci, w kierunku kobiet, a nie w kierunku Hamasu. A zdaje się, że Izrael takich rzeczy nie rozumie. Słuchajcie, ja się tam generalnie nie zdziwię, jeżeli po tym filmie ktoś powie, że jestem antysemitą i tak dalej, i tak dalej. Byłem już ruską onucą, czy może dla niektórych jestem ruską onucą. Naprawdę spływa to po mnie jak po kartce. Jestem idiotoodporny. Także jeżeli ktoś uzna mnie za antysemitę, ojejku, moje serduszko będzie cierpiało, ale jakoś to przeżyje. Naprawdę. Także naprawdę nikt mnie nie obrazi tym, że ktoś powie, że jestem antysemitą. Mam to w głębokim poważaniu. Ale tak naprawdę nie jestem antysemitą oczywiście. Nie żywię nienawiści do narodu żydowskiego, tylko na przykład nie lubię pewnych polityków, pewnych ambasadorów żydowskich, no to oczywiście ich absolutnie nie darzę kompletnie żadnym szacunkiem, żadną sympatią. Tych złych Żydów oczywiście, nie? A konkretnie o czym dzisiaj będziemy mówić? No przede wszystkim, słuchajcie, to jest tylko moja opinia, nie? Żeby nie było, że tam stawiam jakieś wyroki, nie? Czy coś. Także porozmawiamy sobie o tym, czy to był wypadek, czy to był zamach, jeżeli chodzi oczywiście o ten bestialski atak na pomoc humanitarną. O tym, że Żydzi się zachowują jak terroryści, o tym, co jest celem Izraela i na koniec sobie powiemy o tym, że nastroje antysemickie na świecie niestety rosną. I czyja to jest wina? Przede wszystkim o tym sobie powiemy. Ale zanim przejdziemy, krótka reklama, 30 parę sekund, 40 chyba, także jakoś to przeżyjecie. Dziękuję. Słuchajcie, już 27 kwietnia o godzinie 10 odbędzie się pierwsza w Polsce dostępna dla każdego symulacja konfliktu zbrojnego w naszym regionie. Wydarzenie będzie można śledzić na żywo, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i obserwować, jak ten konflikt może się potoczyć na terytorium naszego kraju. Gra dostępna jest na stronie www.wielkagrawojenna.pl. Grę poprowadzą Marek Budzisz i generał Waldemar Skrzypczak. Pamiętaj, że z kodem PORUCZNIK masz 10 zł zniżki na uczestnictwo w wydarzeniu. Link do strony w opisie pod tym filmem. Serdecznie zapraszam do udziału, porucznik Piotr Powałka. Mam nadzieję, że tą wstawkę reklamową jakoś przeżyliście, chociaż wydaje mi się, że jest całkiem fajna. Chłopaki z Wielkiej Gry Wojennej fajnie zrobili ten film, nie? Także, ale lecimy do tematu. Dobra, czy to był wypadek, czy to był zamach i o tym, że Żydzi zachowują się jak terroryści. No może najpierw wprowadzę w sytuację taktyczną, nie? Załóżmy sobie, słuchajcie, załóżmy sobie taką sytuację, nie? Jest patologiczna rodzina, facet leje kobietę, no i wszyscy o tym wiedzą, nikt nie reaguje, nie? No ale oczywiście w końcu policja przyjeżdża, bo kobieta dostała, no wszystko wskazuje na to, że została pobita, może tak. Wszystko wskazuje na to, że została pobita. Policja przyjeżdża, pyta się, dzień dobry, co się pani stało? A ona mówi, że no, potknęłam się, przewróciłam się i uderzyłam w umywalkę. I tak 3 razy z rzędu. 3 razy z rzędu się kobieta przewróciła i uderzyła głową w umywalkę. No zdarza się, takie wypadki chodzą po ludziach. Zresztą to jest no, na przykładzie tego, co się działo w Izraelu, też tam 3 rakiety poszły, 3 razy przypadek. Tutaj kobieta też mogła się przewrócić, nie? Patologia, jak nie wiem, także to delikatnie porównujemy. Tylko tutaj jest jedna znacząca różnica, nie? Że ta kobieta sama powiedziała, że sama się przewróciła, a tutaj ci zaatakowani nie mogą powiedzieć, co się stało, ponieważ nie żyją, ponieważ zostali zamordowani, ponieważ zostali zabici. No ale wszystko wskazuje na to, że jednak to był zamach na pomoc humanitarną. Także jeszcze kilka różnic. Efekt jest oczywiście taki, że Izrael atakuje oznaczone samochody z pomocą humanitarną. Przypadkowo 3 rakietami z rzędu, nie? Żeby, bo są 3 samochody, jeden dostał, drugi, trzeci też dostanie. Żeby czasem ktoś
nie przeżył, nie? Także tutaj myślę, wydaje, że taka, takie porównanie do tej patologicznej rodziny może... Bo tutaj też, słuchajcie, jeżeli chodzi o Izrael, też wszyscy widzą, nikt nie reaguje. Patologiczna rodzina, chłop, babę leje, tylko tutaj mówię, jest jedna drobna różnica. Palestyńczycy krzyczą, pomóżcie nam. Palestyńczycy w Gazie krzyczą, pomóżcie nam. A ta kobieta akurat z tej mojej sytuacji, którą sobie tutaj wymyśliłem, powiedziała, że sama się przewróciła. 3 razy z rzędu, nie? Także tak. I to jest zachowanie terrorystyczne, jakby nie patrzeć, tak? To jest terroryzowanie pomocy humanitarnej. To jest terroryzowanie wolontariuszy, którzy chcą pomóc dzieciom, kobietom, cywilom, Palestyńczykom, którzy przebywają w Gazie, nie? I teraz tak, taki wolontariusz, jak zobaczy, że strzelają, normalnie strzelają, Izrael strzela do pomocy humanitarnej, zabija wolontariuszy, no to taki wolontariusz no, niestety nie pojedzie. I taki jest efekt tego, że ta organizacja wycofała się na razie z pomocy, tak? WCK. I taki może cytacik z RMF-ki o tym, co się tam stało. Może nie wszyscy wiedzą, na razie nakreśliłem tylko temat, że poszły 3 rakiety przypadkowo. No przypadkowo. Politycy izraelscy, niektórzy ambasadorowie twierdzą, że to nieszczęśliwy wypadek. No a niektórzy uważają, że to jest zamach. Nawet terrorystyczny, bo to jest terroryzowanie wolontariuszy, terroryzowanie pomocy humanitarnej. Także lecimy sobie z krótkim cytatem z doniesień portalu Haaretz, powołującego się na anonimowe źródła w służbach bezpieczeństwa, posiadające wiedzę o incydencie. Incydent, o, incydent. Wynika, że żołnierzom wydało się, iż dostrzegli podejrzaną postać na ciężarówce, która wjechała z samochodami World Central Kitchen, czyli WCK. World Central Kitchen, oni zajmują się pomocą, żeby jedzenie dowożą, nie? Na teren składu z pomocą humanitarną. Czyli tłumaczę, wjeżdżała ciężarówka plus jeszcze samochody z tego WCK na teren składu z pomocą humanitarną i żołnierzyki izraelskie, wydawało im się, że na ciężarówce był ktoś podejrzany. Okej. Do ostrzału doszło, kiedy 3 samochody WCK opuściły skład, choć wyjechały one same. Nie towarzyszyła im ciężarówka, na której miała znajdować się uzbrojona osoba. Czyli oni wydawało im się przede wszystkim, nie? Bo tu też nie mieli pewności. Wydawało im się, że ktoś był na ciężarówce. Ciężarówka wjechała, 3 samochody z WCK wjechały na skład. Później ze składu wyjechały 3 samochody z WCK. Ciężarówka w środku została. I to był powód do tego, żeby sądzić, że w którymś z tych samochodów oznaczonych z pomocą humanitarną, że w którymś z tych samochodów znajduje się uzbrojona osoba. To, że uzbrojona, to jeszcze pół biedy, bo oni też nie wiedzieli, czy to jest terrorysta, czy kto, czy ochroniarz, ale uzbrojona osoba. I to, że tam jest uzbrojona osoba, to jest powód, żeby zabijać. Takie jest rozumowanie Izraela, takie jest rozumowanie polityków izraelskich. Okej. Okay. Jak twierdzi Haaretz, decyzję o ostrzelaniu konwoju podjął oddział pilnujący trasę transportu pomocy humanitarnej. Kiedy pierwsza rakieta trafiła w samochód, osoby znajdujące się w środku ewakuowały się do pozostałych 2 samochodów. Zdołały zgłosić, że zostały zaatakowane, zanim 2 pocisk trafił w kolejne auto. Ale mało było. 1 pocisk poszedł. Wszystko przypadkowo, wiecie. No. Gdy podjechał ostatni nieuszkodzony samochód, aby zabrać rannych, trafił weń 3 pocisk. Zginął kierowca oraz wszystkich 6 pasażerów. Czy to nie jest terroryzm? No, odpowiedzcie w komentarzu. Czy to nie jest terroryzm? Czy to nie jest zabijanie cywili z premedytacją? Wśród ofiar, oprócz Polaka, są obywatele Australii i Wielkiej Brytanii oraz 1 osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim. W ataku zginął także palestyński kierowca.
dodała WCK. No to chociaż palestyński kierowca, wiecie, oni strzelają bez znaczenia, aby był Palestyńczykiem. No, czyli powód był, tak? Był tam jeden Palestyńczyk, czyli to jest powód do tego, żeby wszystkich zamordować. No, gratuluję. Także wysyłajmy pomoc Izraelowi, który sobie kpi z innych narodów, kpią sobie z Australii, z Wielkiej Brytanii, z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, bo gość był, jeden był obywatel, miał obywatelstwo amerykańsko-kanadyjskie. A dziadzia Biden dalej będzie słał pomoc do pana Netanyahu. Popełniają zbrodnie wojenne, ewidentnie. Terroryzują pomoc humanitarną. Teraz pomocy humanitarnej nie będzie, ponieważ ci panowie z WCK na tę chwilę chyba się wycofali stamtąd. Nie będą ryzykowali utraty kolejnych pracowników. Także to jest naprawdę... Słuchajcie, oni sobie kpią, Żydzi sobie kpią ze wszystkich. Oni nawet nie mają zamiaru robić dochodzenia. Myślicie, że oni jakieś dochodzenie będą coś wyjaśniali? Myślicie, że ktoś kogoś przeprosi? Wątpię. Chyba do tej pory nikt nikogo nie przeprosił. Oczywiście gadka w mediach będzie na pokaz, że wyciągną konsekwencje, tralalala, pierdy, pierdy, a efekt będzie cały czas ten sam. Czyli dalej będą robić to samo, dalej będą popełniać zbrodnie wojenne, dalej będą strzelać wszystkich po pysku, a świat będzie patrzył i nie będzie reagował. Tak jak w przypadku tej patologicznej rodziny, że facet strzela kobietę po pysku. Nikt nie reaguje. Tutaj tak samo. Izrael popełnia zbrodnie wojenne, strzela w obozy dla uchodźców, zabija dzieci, zabija kobiety, niszczy pomoc humanitarną, morduje wolontariuszy. Jest G, jest ok. Słuchajcie, Żydzi są gorsi od Putina, naprawdę. To, co tam się dzieje, jest gorsze niż to, co robi Putin. Naprawdę, Putin. I tak, do Putina mamy oczywiście pretensje, że zaatakował. O, jaki ten Putin jest niedobry, zły, nie można go nawet słuchać. Putin najechał na Ukrainę. No a Izrael co zrobił? Chce zrównać z ziemią Strefę Gazy i eksterminować Palestyńczyków. Takie jest moje zdanie. To, co widać przez te pół roku, bo to chyba pół roku już trwa, odkąd, może nie całe pół roku, odkąd Izrael zaatakował Palestyńczyków pod pretekstem walki z terroryzmem, z Hamasem, a sami z siebie robią terrorystów. Ciekawe, czy mi ten film zdemotyzują. Pewnie tak, ale co tam. I tak, to jest ciekawe, nie, że tutaj Putina izolujemy, nakładamy sankcje na Putina, na Rosję, a Izrael... Jacy to fajni kumple są, ten Netanyahu to jest taki ziomal, że jeszcze dostarczymy mu więcej amunicji, a Polska jakby mogła, to też by weszła tam w cztery litery komuś. Jestem przekonany, że Radio Sikorski to tam lub chętnie by tam z tym Netanyahu się kumplował. Kabaret. To nie jest śmieszne oczywiście, to co się tam dzieje, ale to jak się zachowuje... Jak się zachowują politycy ze wszystkich krajów, jak się zachowuje Ameryka, to jest śmieszne. Putina izolują, nakładają sankcje, a na Izrael nie ma sankcji. Dajmy im więcej broni, dajmy dostawy, niech mordują wolontariuszy, niech mordują dzieci palestyńskie. No bo oni mają prawo, bo tam mógł być terrorysta, a skoro mógł być, to już jest powód do tego, żeby strzelać w oznaczony pojazd z pomocą humanitarną. To jest logika, to jest żydowska logika. Widzicie? To jest logika Izraela. Na Ukrainie przez 2 lata zginęło 600 dzieci. Do takich danych dotarłem. W Izraelu, w Strefie Gazy, Izrael przez pół roku zabił 13 tysięcy dzieci. Ciekawe, nie? W Gazie zginęło już 200 wolontariuszy. Nie? A na Ukrainie pewnie też jakiś wolontariusz zginął, ale nie znalazłem takich danych. I teraz tak, co jest tak naprawdę celem Izraela? Izrael osiągnął swój cel. Celem Izraela jest, znaczy jeszcze nie osiągnął, jest całkowita eksterminacja Palestyńczyków, zrównanie Strefy Gazy z ziemią,
każdy, kto odważy się pomóc Palestyńczykom, w tym wypadku World Central Kitchen, WCK, wolontariusze, ludzie z całego świata, którzy chcą pomagać tym biednym Palestyńczykom, żeby chociaż mieli co jeść, to nie. Izrael chce ich zagłodzić. Całkowicie eksterminować. A ten, kto chociaż by się chciał pomóc, podać dziecku miskę z ryżem albo zupę, no to jest również wrogiem Izraela, jest terrorystą. No to jest logika. Oni nie walczą z Hamasem, nie walczą z terroryzmem. Walczą z Palestyną i z osobami, które śmią pomagać Palestyńczykom. I to się dzieje. I każdy to widzi, nikt nie reaguje. Dowodem jest po prostu to, co teraz się stało. Zamach na konwój humanitarny z pomocą humanitarną. I oczywiście tam niestety zginął nasz rodak. Człowiek, który tam pojechał pomagać. Wolontariusz. No ale skoro pomaga Palestyńczykom, to znaczy, że jest wrogiem Izraela. I ja to tak odbieram. Oczywiście oni będą mówić, nie, to przypadkowo, tralalala. Piździ do mediów. A fakty są jakie? Przez pół roku robią to samo. 200 wolontariuszy zginęło. 13 tysięcy dzieci. Strefa Gazy zrównana z ziemią. A Ameryka im dosyła jeszcze broń. Ciekawe, nie? No i oczywiście niestety przez to rosną nastroje antysemickie. A jak powiedziałem, jak ktoś mnie nazwie antysemitą, nie obrażę się. Mam to w głębokim poważaniu. Aczkolwiek nie jestem antysemitą. Szanuję normalnych ludzi, normalnych Żydów, a tych oszołomów, którzy dopuszczają się zbrodni wojennych, zero szacunku. Zero szacunku dla jakiegoś żydowskiego ambasadora, który wypisuje bzdury. Słuchajcie, co wypisał pan ambasador? Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu RP, twierdzi, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne i szkodzi organizacjom pomocowym, aby głodzić niewinnych. Przypomnę, że to ten sam Bosak, który do dziś nie zgodził się potępić masakry dokonanej przez Hamas 7 października i którego partyjny kolega, prawicowy ekstremista, zgasił gaśnicą chanukową menorę, którą zapaliliśmy w parlamencie w Warszawie. Ludzie, panie ambasadorku, kochany, pan się żeś z kimś na głowy zamienił. Jak można porównywać zbrodnie wojenne do happeningu Grzegorza Brauna? Panie ambasadorku, pan nie wie, co się u nas w Sejmie dzieje. Nasz Sejm to jest odpowiednie miejsce na takie happeningi. Przecież to jest cyrk. Polski Sejm jest cyrkiem, to jest adekwatne miejsce do urządzania happeningów typu gaśnica, psiukanie na jakieś świeczki. To jest normalne w polskim Sejmie, także nie ma co się obrażać na jakąś tam gaśnicę chanukową. No. Sami Żydzi są sobie winni. Naprawdę. Żydzi są sami sobie winni. Takimi wpisami, takimi bzdurami, co ich przedstawiciele głoszą, powodują to, że inne narody po prostu Żydów nie lubią. Żydzi poprzez to, co się dzieje w Strefie Gazy, zaczynają być uznawani za zbrodniarzy, zwyrodnialców, za morderców. To nie jest dobre, ponieważ nie każdy Żyd jest mordercą. Tak samo jak nie każdy... Ja na przykład wstydzę się za wypowiedzi naszych polityków, za działanie naszych polityków. Nie chcę być utożsamiany poprzez, jak ktoś widzi na przykład Tuska, Morawieckiego, Sikorskiego, Kaczyńskiego i myśli sobie, o kurde, ci Polacy to są nienormalni. No nie, no Polacy są normalni, tylko mają słabych polityków, którzy nie dbają o interesy Polski, tylko o interesy swoje i wszystkich naokoło, a nie o interesy Polski. A o czyje interesy dbają ten ambasadorek? I ci, co podejmują decyzję o eksterminacji Palestyńczyków, to są interesy Żydów, którzy załóżmy są na świecie i teraz będą musieli mierzyć się z jakimiś nastrojami antysemickimi.
Mam głęboką nadzieję, że nie każdy Żyd jest zwyrodnialcem. Mam nadzieję, że to są tylko ci, którzy tam to robią, mordują, no to tylko oni są zwyrodnialcami, zbrodniarzami. A inni, mam nadzieję, że są normalni. Tak samo jak, słuchajcie, Ukraińcy. Nie każdy Ukrainiec przyjeżdża do Polski po to, żeby brać 800+ i rodzinny kapitał opiekuńczy. Znam bardzo wielu Ukraińców, którzy tu przyjechali pracować, którzy pracowali wcześniej, przed wojną. Płacili podatki. Dzięki temu gospodarka się rozwija, tak? Ukraińcy przyjeżdżają, tu otwierają firmy. Współpracuję czasami z Ukraińcami osobiście, także nie mam nic do zarzucenia normalnym, pracowitym ludziom, którzy chcą normalnie żyć, normalnie pracować, a nie pasożytować. I bym nie miałbym nic przeciwko, gdybym miał współpracować z jakimś Żydem. Co za problem? Podejrzewam, żebym nawet nie wiedział, że jest Żydem. Bo ja nie pytam się, czy ty Żydem jesteś? A to nie gadamy. Gejem jesteś? A to nie będziemy gadać. Nie, tak to nie działa. No, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie, bo to, co się dzieje, to jest kpina. Trzeba to wszystko potępić, piętnować i zacząć Izrael traktować tak jak Rosję. Tak jak Putina. A nie jak partnerów. Jak można traktować gości, którzy popełniają zbrodnie wojenne? Cały czas. Nikt nie reaguje. Łapa w górę na koniec. Komentarz taktyczny. Kropka taktyczna. Jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to zapraszam. W opisie pod filmem macie linki, różne możliwości wsparcia kanału, łącznie ze sklepem, w którym znajdziecie koszulki z motywem wojskowym, patriotycznym. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.